W dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym, co tak naprawdę w tych naszych firmach sprzedajemy naszym klientom i czy podejście pod tytułem cecha, zdolność, korzyść faktycznie jest tak skuteczne, jak o tym mawiają. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witamy Was dzisiaj. W 15 odcinku naszego podcastu pod tytułem Przestań wreszcie sprzedawać, który zresztą występuje pod dokładnie takim samym hashtagiem. Witają Państwa! Robert Lipiński, szef wszystkich szefów, jeśli chodzi o sprzedaż B2B i Tomasz Ciosek, przedsiębiorca, który wyciąga od tego pierwszego te informacje, które na co dzień sprzedaży są przydatne. Dzisiaj zacznę z takim pytaniem do Roberta. Mam nadzieję, że nam na nie odpowie. Robercie drogi! Po co my zadajemy naszym klientom tyle pytań? Po co my się tak męczymy na tych spotkaniach? Szukamy, wiesz, dziury w całym, robimy notatki, wysyłamy, myślimy. Cały ten proces trwa niesamowicie długo, kiedy tak naprawdę wszystko sprowadza się ostatecznie do jednej prostej rzeczy. Mamy coś do sprzedaży, to coś, niezależnie od tego czy to produkt, czy usługa. Ma jakąś swoją specyfikację i na koniec dnia klientowi jest to albo potrzebne, albo nie. Nie można powiedzieć po prostu, słuchaj drogi klienci, my mamy to, to i to. To działa w taki, a taki sposób. Chcesz? Nie chcesz. Klient mówi, chce? Nie chce. I wtedy mamy, wiesz, mocno skróconą y, ścieżkę naszego działania. Powiedz mi, dlaczego Ty nas uczysz inaczej? Cześć Tomek, witam wszystkich obs obserwujących nasz, nasz hashtag i oglądających naszą serię Przestań do sprzedawać. Twoje pytanie jest jak zwykle bardzo wielowątkowe i, i takie, które można byłoby potraktować jak element warsztatu i, i troszkę o tym podyskutować, ale ja trochę się z tym zgadzam. Nie? Są takie biznesy, gdzie masz prosty produkt, sprzedawany transakcyjnie, potrzebujesz lub nie, sprzedajesz koniec. Chce cegłę, chce tysiąc cegieł, w zależności no, od tego, jak dużą chałupę buduje. Zawsze można wejść w te, w te różne niuanse, nie? natomiast są pewne rzeczy, które się sprzedają transakcje. Natomiast my, pamiętaj, mówimy cały czas o takich, o takich bym powiedział, nie wiem, firmach czy biznesach, które wymagają sprzedaży Niekoniecznie transakcyjnej, ale takiej, która wymaga kilku różnych iteracji z klientem, czyli wielu spotkań, rozmów i tak dalej. Zazwyczaj mówimy, jakby dedykujemy ten, to podejście sprzedażowe do takich firm. No i teraz te firmy oczywiście też mają produkty i usługi. Oczywiście. No bo każdy coś ma, co sprzedaje. To słuszna uwaga była. Dziękuję, dziękuję. Starałem natomiast, się. Natomiast powstaje takie pytanie, bo, bo możemy mieć dwa podejścia. Pierwsze takie, jak powiedziałeś, czyli nie wiem, otwieramy rano samochód, wsiadamy do niego, jedziemy przez nasz piękny kraj, zahaczamy o pojedyncze firmy, które gdzieś tam są w naszym targecie, potencjalnie pytamy, czy potrzebują, czy nie, wychodzimy ze fakturą albo bez, nie? Można. A druga opcja jest taka, że obsługujemy tych klientów, którzy przychodzą do nas. No bo oni wiedzą, że mamy taki produkt o takiej specyfikacji, bo to jest pięknie napisane na stronie, A więc oni do nas przychodzą i mówią: Potrzebujemy taki produkt. A my mówimy: No to mamy taki produkt, tu może coś trzeba to podrasować, ale no generalnie tak. No to ile? Tyle. No to taka marża, taka sprzedaż poszło. I teraz. Znowu, można tak robić. Tyle tylko, że jak popatrzymy sobie na rynek i na różne firmy, które znane są albo znane były przez wiele, wiele lat z doskonałych produktów, to te firmy już dzisiaj na rynku nie istnieją. Mamy wiele takich przykładów. No i zdarzają się, tak. Zdarzają się. I teraz powstaje pytanie, dlaczego? Najprostsza odpowiedź pewnie będzie taka, że produkt, który akurat oni wymuskali, stworzyli i który był. Idealny w danym momencie, przestał być idealny w tym kolejnym momencie, bo mm. pojawiła się konkurencja, bo ktoś był tańszy, bo rynek zaczął potrzebować czegoś innego, oni za tym nie nadążali. Świat się zmienił po prostu. Świat się zmienił, potrzeby się zmieniły, wszystko się mogło zmienić. A oni trwali przy tym swoim produkcie. No i teraz tutaj właśnie wchodzi odpowiedź na to pytanie. Po co nam te wszystkie pytania, po co nam to wszystko i tak dalej? Po to, żebyśmy my mogli kreować rynek, kreować biznes bazując na tym, co mamy lub modyfikując to, co mamy ze względu na to, że rynek się zmienia. Mhm. Jeśli będziemy stosować którąkolwiek z tych dwóch pierwszych strategii, nazwijmy to, czyli wsiadamy z produktem, jedziemy jak domokrążcy i pokazujemy produkt i sprzedajemy i będziemy stosować tą drugą strategię, gdzie czekamy aż kim przyjdzie do nas mhm. z pytaniem, to i w jednym i drugim przypadku może się okazać, że ten produkt w pewnym momencie przestanie mieć, przestanie być na niego popyt. Mhm. Albo po prostu pojawi się tańsza konkurencja. No, tak? Zwykle jak jakiś produkt sprzedajemy odpowiednio długo, to pojawi się tańsza konkurencja, Dokładnie nie da się tak. ukryć. No i teraz, i teraz, a chciałeś coś zadać, pytanie? Chciałem Czy... ci zadać pytanie, bo mam takie nieodparte wrażenie, że te dwa modele, o których powiedziałeś dominują na rynku. Moim I zdaniem. Może to jest strategia dość krótkoterminowa. Nie? No, wiesz, z, czego tak się, z czego to się bierze w ogóle? No, no, Właśnie ja myślę, że to się bierze z tego. My, mieliśmy wiele takich przykładów, nawet wspólnie, takich rozmów z klientami czy, czy, czy z firmami, które coś produkują. E, jeden z, z ostatnich naszych klientów sam powiedział, że sprzedawcy są przygotowywani do tego, żeby dobrze znać produkt. Mhm. Według mnie to jest największy problem, największy problem albo największa, najważniejszy powód, dla którego tak jest. Czyli sprzedawca, którego się zatrudnia, on zostaje przygotowywany przez firmę do tego, żeby dobrze sprzedawać produkt, który posiadamy. Mhm. Ja sam pamiętam, jak kiedyś pracowałem w takiej jednej zacnej niemieckiej korporacji. Jak wszedłem do pracy, to wysłano mnie na coś takiego, co się nazywa New hire Training, czyli taki trening dla nowo zatrudnionych. Spędziłem tydzień w Niemczech i powiem ci szczerze, że gdybym nie miał swojego myślenia o sprzedaży już wtedy jakoś ukształtowanego, to prawdopodobnie zostałbym mój kręgosłup tam przetrącony i stałbym się jakimś produktowym sprzedażowcem, który mm -hmm. przez 7 dni obserwował dosłownie, tam było chyba kilkadziesiąt prezentacji różnych produktów, różnych usług, które firma sprzedawała i ja się miałem tego nauczyć i iść to sprzedawać. Mm -hmm. I, I na tym polega właśnie największy według mnie problem większości biznesów, że na wstępie uczymy naszych sprzedawców nie rozumienia biznesu naszych klientów, tylko rozumienia naszych produktów. I potem następuje próba dopasowania naszych produktów. No, to czy wiesz, to dopasowanie jak dopasowanie? Ja odnoszę wrażenie kolejne znowu, że każdy z takich biznesów jest przekonany o fantastyczności swojego produktu. Wystarczy go jedynie pokazać światu i świat powie Shut up and take my money i to w dużych ilościach. No i, i takie produkty też się na rynku zdarzają, tylko to są pewne, nazwijmy to, elementy. No to ma... jest trochę jak z wiralami w sieci, nie? Są, ale ciężko wymyślić takie coś na poczekanie. Dokładnie, no, weźmy przykład tego takiego produktu, który wszyscy pewnie kojarzą jako taki produkt, który był sprzedawany nieproduktowo, czyli mówię o telefonach z jabłuszkiem. Mm -hmm. Jeszcze nie mówiąc nawet o telefonach, twórca na jednej z konferencji powiedział: Czy chcesz mieć tysiąc utworów w kieszeni? Ja to były czasy, kiedy ludzie mieli walkmany, diskmeny, a on chciał sprzedać tysiąc utworów w kieszeni. Nie? I to wystarczyło właściwie. Natomiast y, ja, ja spróbuję teraz podać taką pewną metodyczną tutaj y, zależność czy zasadę, bo to myślę, że jest istotne. Wielu sprzedawców, wiele firm stosuje takie podejście, jak y, to się nazywa cecha, zdolność, korzyść. Czyli y, mamy pewien produkt, który posiada pewną cechę. Ta cecha posiada pewną funkcjonalność, a ta funkcjonalność daje klientowi pewną korzyść. Tak. I według mnie to jest. Myślenie, które prowadzi nas właśnie do tych, jednej z tych dwóch strategii, czyli sprzedaży produktowej. Mm -hmm. Stawiam taką tezę graniczącą z pewnością, bazując na wieloletnich doświadczeniach i produktach i, i, i firmach, z którymi pracuję, że ani cecha, ani zdolność, ani korzyść nie sprzedaje. A co sprzedaje? No i właśnie. No właśnie. To jest z... dobre pytanie. Trzeba się było zatrzymać na chwilę i zastanowić się nad czymś, co ja nazywam wartością. Albo są metodyki, które stosuje nazywają wartością. I odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka może być potencjalna wartość, najlepiej biznesowa wartość naszego klienta, kiedy on zastosuje pewien zestaw różnych produktów czy usług, które my lub my i nasi partnerzy możemy mu dostarczyć, żeby pomóc mu rozwiązać jakiś jego problem, w którym aktualnie się znajduje. I tutaj podam taki przykład z filiżanką. Wyobraźmy sobie filiżankę. Filiżanka ma pewne cechy. Jedną z cech filiżanki jest to, że jest nie wiem, z porcelany, jest, z, jest okrągła i ma ucho, na przykład. Ta nie? nie ma. Ta nie ma. No to to jest taka filiżanka bez ucha. Wyobraźmy sobie taką z uchem. Mhm. Teraz pójdźmy piętro niżej. No mamy pewną zdolność tego produktu. No masz ucho, więc możesz trzymać za to ucho, a więc jest pewna korzyść, bo się nie poparzysz. No i teraz pytanie, czy coś takiego sprzedaje. Można znaleźć tysiąc różnych rozwiązań. Które również sprawią, że się nie poparzysz, może pijesz. Natomiast istotne jest to, żeby się zastanowić nad tym, co tak naprawdę sprawi, że ten klient będzie się z tą filiżanką czuł, że ona rozwiązuje jakiś jego problem. I tutaj można sobie wyobrazić takie abstrakcyjne podejście, że, czy tam taki abstrakcyjny pomysł, że klient lubi pić gorącą kawę na tarasie o poranku. Może być. I to jest jego, nazwijmy to wizja, to jest jego wartość. Ta filiżanka mu tylko i wyłącznie umożliwia, Spędzenie tego czasu w taki sposób, jak on lubi. Mhm. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo my, jako sprzedawcy, powinniśmy na, na wejściu, kiedy rozmawiamy z klientami, dociekać tego, czym ten klient potencjalnie może się kierować, żeby chcieć lub móc, lub nie wiem, mieć konieczność zastosowania pewnego produktu czy usługi, a nie tym, jak ten produkt został zbudowany, w jaki sposób ten produkt, jak wygląda, co daje i tak dalej. Czyli mówimy znowu o tej sprzedaży, m, która, no, jak sama nazwa wskazuje, solution selling, sprzedajemy pewne rozwiązania, sprzedajemy coś, czego nie ma. Mhm. I to coś, jest... czego nie widać na samym początku. Tak, coś, czego nie widać absolutnie, tego się nie da, y, nawet tego się nie da, słuchajcie, opisać w case'a, dlatego że to może być unikalny sposób y, powiedzmy, rozwiązania danego problemu u, u danego klienta. Który może nie uwstąpić u żadnego innego. To jest też ciekawostka, jeszcze ci przerwę, bo przyszła mi opowieść do głowy o wiertarce, to pewnie znasz tę opowieść. Bo mimo, mimo popularności tych dwóch metod sprzedażowych, o których mówiłeś na samym początku, Przecież niesamowicie popularna jest taka anegdota o wiertarce, że klient, który chce kupić wiertarkę, to tak naprawdę nie chodzi mu o wiertarkę, bo chce dziurę w ścianie zrobić. Nie? No dobra, no ale tak naprawdę jakby trochę pójść dalej tą Twoją koncepcją, to można by się zastanowić, po co on tę dziurę wierci. Nie? On pewnie może chcieć powiesić tam obrazek, no ale po co mu obrazek? No po to, żeby żona była zadowolona, że jest obrazek, który ona tam gdzieś zdobyła, znalazła, a, a mąż przecież nie chce tego obrazka powiesić. Znaczy powiedział, że powiesi nie trzeba mu co pół roku przypominać. To trochę na tej zasadzie, tyle że w pewnym momencie okazuje się, że jeśli jesteśmy sprzedawcami tych elektronarzędzi, no to z drugiej strony naszą konkurencją niekoniecznie są elektronarzędzia inne, tylko na przykład producenci nie wiem, kleju, którymi też można przylepić ten obrazek jakichś gwoździ i, i tak dalej. Nie? No, to, to okazuje się, że jesteśmy trochę na innym rynku w tym momencie niż wydawało się na początku. No I tutaj jest znowu mega ważnego tematu, że my bardzo często, my, w sensie firmy, które mają, produkują cokolwiek, one bardzo często nie do końca nawet są w stanie rozeznać, kto jest ich konkurencją. Mm -hmm. Bo za konkurencję uważa się prostą konkurencję, nazwijmy to, czyli taką, która produkuje coś podobnego. Natomiast w tym przypadku, o którym powiedziałeś, faktycznie może się okazać, że za chwilę ktoś w ogóle wykosi z rynku takich tradycyjnych producentów, bo będzie budował coś w inny sposób. Czyli na tak przykład tak. będzie, nie wiem, wymyślić jakąś masę, która będzie się w prosty sposób przyklejać i będzie, nie wiem, utrzymywać 80-kilogramowego człowieka. Nie? Tak jest. Mhm. To może być całkowicie... Jakiegoś lekkiego chyba. <laughs> Ale tak, to jest doskonały przykład, Tomek, na to, że jeśliby, jeżeli byśmy byli sklepem z elektronarzędziami, no to wiadomo, przychodzi do nas klient mówi, no chce kupić wiertarkę. No i on kupi tą wiertarkę. Czyli my zarobiliśmy. Ale on już po przyjściu do domu będzie żałował, że tą wiertarkę kupił. On być może ją sprzeda na eliksie, on mhm. być może będzie żałował, żeby wydał kasę, bo tak naprawdę wywiercił jedną dziurę i po robocie. Znaczy mówimy akurat o tym przykładowym kliencie, no bo, bo tak. można mieć więcej zastosowań do wiertarki niż jedną dziurę w ścianie. Natomiast teraz, gdybyśmy sobie wyobrazili, że nie jesteśmy sklepem, tylko jesteśmy sklepem z elektronarzędziami, tylko jesteśmy firmą, która y, robi różne usługi wokół domowe, to mhm. tak naprawdę możemy się takiego klienta zapytać, słuchaj, co planujesz w tej przestrzeni w ciągu tego roku? No i on ci powie, no jednym z elementów to będzie ten obrazek. Mhm. No i teraz my mamy różne rozwiązania, żeby ten obrazek. Możemy zrobić dziurę wiertarką udarową, możemy nakłuć to jakimś tam czymś, jeśli to jest ściana z drewna, może, różne rzeczy możemy zrobić. Ja możemy na tak, tak, oczywiście. Rozwiązanie jest sporo, ale jak już właśnie zastanawiamy się nad tym tak naprawdę, czego ten klient chce, a nie co my chcemy mu sprzedać. Tak, tylko nie, widzisz, tu jest moment istotny, bo jeśli klient przyjdzie do nas i on powie, że on potrzebuje wiertarkę i wiertło dwunastkę. No, i my zaczniemy go tam dopytywać, i tak dalej. To prawdopodobieństwo, że on nam o tym wszystkim opowie, znaczy to w ogóle nie ma sensu, bo ta sprzedaż transakcyjna straci, yy, stracimy marżę, jak będziemy gadać z nim, jak on i tak chce kupić. Tak, tak. Natomiast moment jest ważny. Jeśli to my przyjdziemy do niego, to być może my wykreujemy jakiś kawałek rynku, być może z, wyprodukujemy w cudzysłowie jakiś nowy zestaw usług i narzędzi, który sprawi, że nasza marża wzrośnie. Mm -hmm. Może wejdziemy w jakiś segment rynku, którego dzisiaj w ogóle nie widzimy jako rynek, na którym moglibyśmy działać? Może wejdziemy w taki rynek, na którym jeszcze nie ma konkurencji i zbudujemy jakąś niszę. Tego się nie da zrobić, sprzedając produkt. Sposób Pełna tak Zgoda. Korzyść. No i generalnie, chyba to mamy, panie kolego. Mam nadzieję. Ja mam nadzieję też, że nasi widzowie wiedzą o co nam chodzi. Nie zagmatwaliśmy tego dzisiaj zbytnio. No właśnie. Ta jedna porada, panie kolego. No co właśnie, to, możemy... jak, jak można by to wszystko podsumować i zostawić naszych widzów z, z elementem chciałem powiedzieć do przemyślenia, ale w zasadzie nie do przemyślenia, a do zrobienia, bo na tym polega ruszenie się trochę do przodu. No dobra, no to ja mam taki pomysł. Każdy z nas ma jakąś produkt czy usługę, którą sprzedaje bądź produkuje, bo może tylko sprzedaje, może produkuje i sprzedaje. I teraz warto by sobie zadać było takie pytanie: co sprzedaje? Mhm. I uwaga, jeśli odpowiedź będzie jakkolwiek oscylować wokół produktu? Lub wokół mojej firmy, wokół mojej, chciałem użyć słowa niesenzuralnego, ale wokół mojej wspania wspaniałości, nazwijmy to, to będzie oznaczało, że mamy, że mamy do czynienia z tak zwanym product selling. Jeśli natomiast odpowiedź będzie oscylować wokół tego, w jaki sposób klient stanie się bohaterem w swoim domu, jeśli wykorzysta naszego produktu i usługi, to znaczy, że jesteśmy na dobrym tropie. I to, to należałoby sobie, nie wiem, spisać. Rozpisać, znaleźć wiele takich zastosowań i później w rozmowach z klientami takich zastosowań szukać. Ale znowu metodą pytań i odpowiedzi, a nie metodą taką, że no, bo my tutaj mamy taki produkt, można go wykorzystać tak, bo to będzie tylko powielenie. Zawsze no. możemy to, że mamy taki produkt i chcemy go sprzedać, poprzedzić tym, że robimy to od 15 lat przynajmniej. No, możemy na pewno powiedzieć, I nasza firma zaczęła działać. Tak, ale jakby, jakby teraz już tego nie, nie dawać na pół żartem, to możemy wykorzystać pozytywnie to co powiedziałeś, no ale... Nie, ale to pokazując case'y to co już po prostu wykonaliśmy razem z klientami i jak to się stało, że oni się stali bohaterami, nie? Dokładnie. Oni, nie my. Nie my, nie nasza firma. Nie, nie my, oni. Dokładnie. My jesteśmy w cieniu. Myślę, że tyle. Pewnie tak. Dobra, to zamykamy temat, moi drodzy. Zapraszamy Was na kolejne rozmowy. Przede wszystkim warto jednak byłoby cofnąć się do, do pierwszych odcinków, które z Robertem nagraliśmy, bo to już się tego troszkę pozbierało. Być może na tej podstawie, co już opublikowaliśmy, jesteście w stanie znacząco zmodyfikować swój proces sprzedaży i sprawić, aby był on skuteczniejszy, a Wasi klienci bardziej zadowoleni i no, większymi bohaterami się może staną. A dzięki temu będziemy sprzedawać na naszych warunkach to, co chcemy. I na takiej marży, jaka jest dla nas niewynikowa, ale taka, jakiej oczekujemy na wejściu. Więc paradoksalnie, tak, przestań wreszcie sprzedawać, abyś więcej sprzedawał. My tymczasem zapraszamy Was do kolejnego odcinka, do lajkowania, do szerowania i do komentowania tego, co razem współtworzymy. Dziękuję, do zobaczenia. No i ja, ja również. Stawiam. Dzięki, do zobaczenia przy kolejnej okazji. Cześć. Cześć.